W miejscowości Pożary i Myślęta w gminie Dziełdowo dokonano oficjalnego odbioru dwóch inwestycji, dróg osiedlowych na działkach pozyskanych od Agencji Nieruchomości Rolnych. Całość zadania jest finansowana w miejscowości Pożary, zadania sfinansowane jest przez Agencję Nieruchomości Rolnych. W miejscowości Myślęta większość jest finansowana przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Jeden odcinek jest finansowany przez gminę Działdowo. Jest to odcinek drogi, która nie była wcześniej ujęta przez Agencję Nieruchomości Rolnych, więc żeby już całość zadania i pod obydwoma blokami była ta droga przejezdna, zrobiliśmy z własnych środków dodatkowy element. Myślę, że poprawi to bardzo i wygląd tych miejscowości, jak i również komunikację w miejscowościach, bo są to drogi utwardzone, ułożone z kostki i myślę, że w bardzo dobrym stanie na długie lata będą służyły naszym mieszkańcom. Wartość inwestycji w omawianych miejscowościach to około 300 tysięcy złotych. Są to odcinki kilkusetmetrowe z podbudową pod kostki betonowej, z podbudową, w związku z tym, że dojeżdżają samochody z węglem, z jakimiś materiałami budowlanymi, no to potrzebna jest ta podbudowa trochę mocniejsza, nie tylko pod auto osobowe. Dawniej rozjeżdżone drogi, dziś prosta nawierzchnia. Mieszkańcy Pożar i Myśląt mają powód do zadowolenia.